Dzisiaj taki spokojny dzień, cmentarze odwiedzone, 1 listopada. Jest chwila spokoju. Popatrzmy, co tutaj się lokalnie dzieje. No, temat numer jeden: duża wtopa w autobusach, mocne słowa na cmentarzu. O, już jestem trochę osłabiony, widzę. No ale zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej. Koszmarny pożar, szokujące fakty, tragiczna noc. No to taki nasz lokalny folklor. Tutaj ojciec z dyrektorem Teraz jest kwadrans po czwartej dnia 1 listopada spekulacje. 2018 roku. Zobaczmy o co to tutaj chodzi. A, Uciął spekulacje, ma traumę, dobrze. No, wydaje mi się, że jak nie chce MMA, to powinien po prostu. Spróbować swoich sił w polityce. A ja postanowiłem zostać ruskim trolem. Zaraz pokażę, jak to się robi. Jak zostać ruskim trolem? No to twój nikt, niech będzie. ruski troll. O! No, żeby nikt nie miał wątpliwości. Czyli. Daniel. Tak. Na prezydenta. No, jak nie ma MMA. No to może siły w polityce. Zobaczmy, co będzie. No coś to muli, bo te serwery mają takie. Dodał się. Dodał się. Ruski troll. No to starym, dobrym, ruskim zwyczajem trzeba sobie podbić jedną do góry. Jak widzimy, jest jedna łapka w górę. Odświeżamy stronę. No i nie możemy po prostu zrobić tego drugi raz. Co się wydarzyło? No trafiliśmy na pierwszą stronę najnowszy komentarz, a będziemy w najpopularniejszych komentarzach. Ale to trzeba trochę przerobić. Zastąpimy tutaj pedofila, który został już złapany. No i robi się to w następujący sposób. Wystarczy wystarczy to zrobić teraz tak. Proszę bardzo. Aha, tutaj muszę sobie odświeżyć stronę. W innej przeglądarce. No to, to, to już możemy. Jeszcze raz sobie odświeżymy. Co my tu mamy? Pedofil nadal na pierwszej stronie. Najpopularniejsze komentarze. Ten jest najnowszy. Sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz. No to dodajemy jeszcze jeden głos. Przebijemy pedofila. Odświeżamy tą stronę. Daniel na prezydenta. Pedofil spadł tutaj na jakie? Na najgorsze. Tak. Propozycja. No i ładnie. Prosta sprawa. Ja to robię w odniesieniu do tych wszystkich e, wyborów, które były. Teraz będzie druga tura. Jest. E, nie, nie ma jeszcze ciszy wyborczej, bo to, bo, to, bo to będzie jutro o północy, dopiero w piątek się zacznie. Jak ci ludzie się zabijali, przebijali jakieś próby, tyle ile było w urzędach, szczególnie to na przykładzie było miasta Włosławek, widać, nie tutaj w Toruniu, i nie doszli do tego, jak to się robi. Wystarczy po prostu mieć przeglądarkę ze zmiennym adresem IP i już jesteś ruskim trolem. Niech ta wiedza za cztery tam pięć lat, kiedy będą kolejne wybory im się utrwali. Proszę, a te serwisy są tak przewidywalne, bez, bez praktycznie żadnych zabezpieczeń. Można robić, co komu przyjdzie do głowy.